serdecznie na Smoczych Włościach Heroes of the Storm. Na ten weekend mamy fajnego rola, ponieważ można zagrać sobie każdą postacią. Nie mogłem się zdecydować, wybrałem więc Asmodana, którego jeszcze nie mam, a bardzo lubię. Błagam. Bo oczywiście, jak zwykle, coś się stało, że się skichało i... O. Bardzo dobrze, wróciłem do bitwy i mogę sobie wziąć tą skilla. Jak mnie to cieszy, niezmiernie. Na razie jesteśmy sami na linii, znaczy sami, to znaczy, że nie ma przeciwnika. Asmodran jest i Kel'Thas. Uda nam się w niego trafić? No, coś tam trafiliśmy. Oła, oła, oła. Prastare kapliczki niedługo się otworzą. Przejmijcie nad nim kontrolę. Na razie dwóch jest na jednego, banda łysego. Mają jeszcze Abatura, więc tak do końca nie jest nigdy sam. Zobaczymy, jak to będzie się dalej się powodziło, że tak powiem. Na razie taki straszek. Dobra. I kapliczka jest nasza. Musimy zdobyć tutaj smoczka. Na pewno nam się uda. Fajnie byłoby, gdyby Artanis teraz szybko dobiegł do smoka i go zajął. Byłby cudownie, gdybyśmy mieli smoka od pierwszego wjazdu. Odpalimy go troszkę. Oj, oj, oj. No i dawaj, Artanis, bierz smoka. Dobra. Mamy standardową taktyką. Pochód grzechu. Pilnujemy tutaj wejścia. Levelik spadł, bardzo fajnie. Ciach, ciach. Obżarstwo. Bardzo fajnie będzie nas leczyło. No przyjmujcie jeszcze ten drugi punkcik. Artanis, idź, zabierz smoka. Jesteśmy, że tak powiem, w domu. My sobie tutaj linię popuszujemy. Bardzo dobrze. Szybkie leczonko. Pach, parach, pach i po jednej wieży. Zaraz zniszczymy drugą. Mam nadzieję, że smoczek tam na dole sobie poradził. Bardzo dobrze. My spuszujemy topa. Oni spuszują mida, albo przynajmniej spróbują to zrobić. Mana nam się kończy, więc raczej będziemy uciekać stąd. Ale przynajmniej rozwalimy wieżę. Postaramy się jeszcze studnie zgnębić. To jest ważna rzecz. Żeby nie mieli się gdzie podleczać. O, i elegancko. Elegancko. Idziemy w ogóle w sam laserek. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jakaś pomoc by się chyba przydała, co? Bo na razie tak puszujemy sobie tego... A w sumie dalej puszujemy tego topa. Od tego jest właśnie Asmodan. W końcu to specjalista. Wyślemy dwa demonki. To by tutaj lekko podbić. No aż ilość naszych jednostek. Jeszcze kolejny pyk. I palimy wieżę. Dobra, to będzie już koniec naszego podpalania wieży. Kapliczki gromadzą moc. Smoki rycerz i nawołanie ze swego kamiennego więzienia. Zobaczymy, kto wygra. No na pewno ja byłbym na wygranej pozycji, ale niestety uciekła nam. Zniszczyła nam jedną wieżę, to w środku. No, niech. Mówi się trudno. Aktywacja kapliczek za 13 sekund, 10. Postajemy już tam, kapliczkę przejmiemy, zwłaszcza, że idzie.
Keltas tutaj. Uwolnijcie smoczego rycerza i urządźcie drogą krwawą łaźnię. Dobra, przyjmujemy kapliczkę. Ciach, 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 kapliczka jest nasza. No, nasza powiedziałem. Elegancko. Artanis, bierz. Będzie tu, Keltas na pewno będzie tu podchodził. Wow, panie! Ohoho, niebezpiecznie, niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. Ciach, i spłonę! Myślałem, że uda mi się dobyć. Co by tu wziąć, co by tu wziąć? Czarna czeluść, zwiększamy obrażenia. Bierzemy zwiększone obrażenia. Na ten moment mamy dwa levele przewagi, bardzo dobrze. Trochę to, co podgryźliśmy tutaj, dodaliśmy doświadczenia. Bierzcie smoka, bo ja go wezmę inaczej. Chętnie też bym w sumie go wziął. Czemu by nie? No, ale szybszy będzie rzeźnik. Dobra. Widzę, że Abatur tam postawił minki. Ale teraz jesteśmy i my tutaj. Bardzo dobrze. Ciach. Zaraz będziemy mieli pochód grzechu, będziemy mogli się poruszać z laserkiem. To już w ogóle będzie dla nas mistrzostwo. Wypalimy im wieżę. Ciach, jedna wieża wypalona. Kto odpuścił bitwę? Patrz. Szkoda, że mi się cooldownował przez te spłoną, bo bym go zjadł. Ale fort zniszczony na dole, fort zniszczony na górze, zaraz będzie fort... Tfu, na dole, na pośrodku i zaraz będzie na górze. Trzy levele przewagi. Jak to wygląda? 14 razy zabiliśmy my ich, oni 6 razy nas. Męcik widzę cały czas prze naprzód, jeśli chodzi o rozwalanie budynków. Bardzo dobrze, można powiedzieć, nie dorównują do pięt. Rzeźnik też całkiem nieźle ze zniszczeniami stoi, chociaż obrażenia ma słabsze. Ale to dzięki temu, że teraz właśnie był smokiem. I idę do ciebie. Oj, oj, oj. Muszę mi przynieść, bo ona znowu nas tutaj... Pochód grzechu, je! O, foreście! No skarby, przykro mi. Leżysz. To było całkiem zabawne. Bohater opuścił bitwę. Co chwilę ktoś tu opuszcza bitwę, no. Bohater wrócił do bitwy. Szkoda, że nam ten Zeratul tutaj stąd uciekł. Szkoda, szkoda, nieładnie. Ale to moja wina. O, i jest Zeratul z powrotem. Bohater opuścił. Wyzwólcie gniew smoka. Gdzie jesteś, Mando? Bohater opuścił bitwę. Leżysz. Dobrze. Śmierć jego była bezsensowna. My przepuszczujemy teraz górę. Poradzą sobie na dole. Poradzą. Uwielbiam pochód grzechu, nie? Naprawdę. Ajajajajaj. No tak.
Dawaj, rzeźnik, pomści mnie, pomści mnie. No, uciekł. Jak to Zeratul ma w zwyczaju. Oj, idzie bestia Batura. Dobra, jak stoimy? Tutaj topa trochę straciliśmy, podgryźli nam główny budynek. Zostawili bazę w spokoju. Bij, panie, bij. Dwa levele dalej przewagi. Nie do końca jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale nie jest też źle. I wracamy do gry. Bo możemy coś tutaj. Oj. No powiem szczerze, że to chyba... Oła. Nie wiedziałem, że tak daleko zeszedłem. Widzę, gdzie ty, petarda, idziesz. Ja już wiem, gdzie ty idziesz, petarda. Mi się to już nie podoba. Nie masz szans, sorry, skarbie. Bohater opuścił bitwę. Boże, co chwilę ten rzeźnik wychodzi. Co by tu wziąć? Bierzemy leczonko, może nam się przydać. Dodatkowy skill zawsze. Idziemy na dół. Uda nam się coś tutaj zorganizować fajnego. Opartego. Powiem szczerze, że jestem w szoku, że tu takie baty dostałem. Myślałem, że troszeczkę lepiej pójdzie nam to z Artanisem. Na przyszłość trzeba zapamiętać, że jednak nie ma się z nim większych szans w boju. Jeden na jeden, w zasadzie dwóch na jednego. No ale mamy tylko już jeden level przewagi. Przed chwilą żadnego nie było, to ryzyko z naszej strony. Bardzo fajnie, pusz leci od dołu. Zobaczymy, wypadałoby jeszcze przejąć te kampy. O, widzę, że tutaj sobie radzi. Tank ma mobilny tryb oblężniczy. Bardzo fajny skill. Chociaż szczerze powiedziawszy, ostatnio zacząłem się jarać nie mobilnym trybem oblężniczym, a jednak większym zasięgiem. Dobra, i przejął tanki. Lecę do ciebie, lecę. Już idę. Nie będziesz długo na mnie czekał. To akurat jeśli chodzi o naszą dwójkę, to... Powiedz mi, chłopie... Forest, czemu tylko od razu jakoś nie biłeś? Uciekł ci. Smoczek jest dostępny. Tam już czerwoni przejmują. Kurczę. Musimy sobie pora... Ojojoj, nie. Na pewno tu czerwony gdzieś jakiś czeka. Cholerka. Bardzo źle. Musimy bronić fortu. No dobra, panie King. Nie ma takiego. Nie dam się więcej Zeratulowi. I palimy. Bohaterowie, straciliście fort. O, będzie kick. Pali laser. Niedobrze. Dobra, my idziemy zdobyć troszeczkę mobków, przydadzą się nam. Super, ja się tu nawrzucałem moich minionków po to, żeby mi pomogły. A one tak po prostu sobie uciekły.
pomóż. Ciekawe jak. Wow, 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 foreście, idź se stąd, bo zginiesz niepotrzebnie. Co tu się dzieje? Lipa się dzieje. Powiem szczerze, że... O, mamy nawet level przewagi. Bardzo niedobrze. Tak ładnie nam na początku szło, a tu widzę, że chyba przegramy ten mecz. Zresztą spokojnie, jeszcze nigdy nie wiadomo, co się tu wydarzy. Na tę chwilę jesteśmy zdezorganizowani. Rozpierzchnięci. Nie radzimy sobie zbyt dobrze z przeciwnikiem. Już nie mówiąc o tym, że ładnie nas tutaj gaszą. Wow, 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 panie, panie. A nie. Kto przejmie moc smoczego rycerza? No i super, kolejna kapliczka, trzeba to wykorzystać. Idziemy na Zeratula, on ostatnio się trochę rozzuchwalił z nami. Dobra. Aktywujcie kapliczki. Przejmijcie moc smoczego rycerza. Źle to zrobiłem. Bardzo źle to zrobiłem. Wparowałem w ogóle w jednostki przeciwnika, które od razu się na mnie rzuciły. O, widzę, że jest nawet dwa levele przewagi w tym momencie przeciwnika. No, nieciekawa sytuacja dla nas. Przyjmijcie może kapliczki, proponowałbym. Nie wy przeciwnicy, tylko my sojusznicy. No kurczę, co on tak cały czas opuszcza tę bitwę? Nie, dobrze. 5 razy padły masz. 2 razy tylko zabiłem. Trudno. Kto tu się bije z nim? Męcik. Męcik. Okej. Okay. Marnie to widzę. Rzeźnik jest przed komputerem. O. No super. I smoczek. Wiecie co, ja się chyba nie ruszam z bazy. Popilnuję jej trochę, bo tu widzę, że będą ciągle podgryzana. Nie wiem, dlaczego jeszcze smoka nie przyjęli. No, już to zrobili. Bohater wrócił do bitwy. Niemożliwe. Kurczę, kurczę, kurczę. Baza atakowana. O kurczę, padł na Martanis. To bardzo źle. To bardzo źle. O, lipka. Nie ma, bronimy się do ostatniej kropli krwi. Mogłem iść do przodu jeszcze kraść zdrowia Artanisowi. No i pach. Bohater opuścił bitwę. Forest opuszcza bitwę. Zaraz będzie, bo... O, trzech naszych wstało, jest jeszcze jakaś szansa. I tak to jest właśnie, widzieliście. Pół rozgrywki my prowadziliśmy, radziliśmy sobie z nimi świetnie, w pewnym sensie. I jak zwykle na koniec oni się zmobilizowali, my troszeczkę daliśmy w tyły. 3 levele przewagi zrobili nad nami, to jest bardzo dużo w tym momencie. Odpuściliśmy mecz, rozzuchwaliliśmy się, zaczęliśmy biegać solo. I do tego doszło, że po prostu zrobili nam z dupy późno jesień średniowiecza. Standardowo. Bardzo często się dzieje też taki w moim wypadku. Mówi się trudno. Ojojoj. Chyba nie dojdę. 12 sekund. Nie ma najmniejszych szans. No cóż, dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam na następne odcinki. Mam nadzieję, że wam się w miarę podobało.
miarę. To bardzo brzydko brzmi. Już wam się podobało. No i co, trzymajcie się. Cześć.